Ahora aquí ya. Pasażer obok mnie doładowuje kartę, stanął mu, żeby sobie doładował. To Kolumbia. Tu wszystko działa inaczej. Ale trzeba z tymi ludźmi gadać. Jak się nie gada, no to jest się straconym. Także czasem hiszpański się przydaje, ale też za dużo gadać też nie warto, uważam. A tu pani na stanowisku przygotowuje shake macho. Tam miksuje. A pan tylko za parę tysięcy kupuje tą rekargę. Ma za 6500 kupuje. ¿Qué va a hacer de plata? Ahí ya está bien, el trabajo. Y eso fue la verdad. Estoy por buena idea, así que no me va a hacer que no me va a hacer. Pero por buena idea. Aló. La camiseta está guardada y está bien. Vamos a hacer. Juntemos la mitad, sirvan tragos que yo quiero, sin sal de mi dinero, que se queda bueno. La caballería va dando. No soy juguete de nadie. Myślałam, że to nieżywe albo sztuczne, a to taki mały konik. Dla dzieci tu mają. Wydygana, że czerwona strefa i niebezpiecznie, a pan mi mówi, że nie mam cię bać. Jest bezpiecznie w Florencji. Jestem drugi raz przejazdem, bo jutro chcę uderzyć na taką miejscowość, znowu z rzeką. I dlatego. I znalazłam hostel, który troszkę jest tańszy. Gorszy standard, ale tańszy. No i tu przed tym kościołem jakiś taki wielki plac, ale nie wiem, czy to codziennie mają, czy jakieś święto. Cholera wie. W kościele coś jest. Wenezuelskiej czy jeszcze nie próbowałam. Ale czy mnie nie obiorą? Ciekawe, czym się różni. Widać, jakby cynamon na niej był. Może się zapytam i skosztuję.
obok tam coś smażą, a ja takiego cuksa zjadłam, że ło, aż mnie mgli. I jak tu przyjedziecie w niedzielę, to jest kupę fajniej. No w piątek to było tragedia przejść przez drogę. A ja myślę, że oni mają coś, że samochodów nie mogą używać, albo mniejszy ruch po prostu jest. No super, bo jest tak spokojnie dzisiaj. Fajnie, bo w piątek to nie szło przejść na drugą stronę ulicy tu. Ładnie ten mural pokazuje okolice. I dziewczyny, jak chcecie kowbojów, to tutaj musicie przyjechać. Bo tutaj oni naprawdę są. Przynajmniej tam, gdzie byłam, w Cartagena de Chara. I Villavé. Tam się hoduje dużo krów i tam są prawdziwi kowboje. Nie widywałam ich zbytnio w Meksyku, wam powiem. Ale ja nie uderzałam w górę. Ale w górę to oni bardziej są amerykańscy, słyszałam. A tutaj gotowanie paneli de la miel de la panela. Albo to jest tutejszy miód ta panela, tak też może być. Chłopaki grają, dzieci jeżdżą, bawią się. Ja nie wiem, czy to tak codziennie, czy jakaś impreza grubsza jest. Ale mam ładną porę do kręcenia. Stan Cacueta leży u wrót Amazonki. Tylko że jak na nią uderzyć, to jest problem. Jest gorzej niż w mince, wam powiem. Pisze Cacueta, to jest stan, w którym się znajduje. Florencja w nim leży, a Portal de Amazona, czyli wrota Amazonki. Piękne. Tylko że ciężkie do zdobycia. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł na tereny dzisiejszej Cacueta, tego stanu, był Georg Hohemuth von Speyer. A wysłano go z Niemiec. Dotarł tu w imieniu kupieckiej rodziny z Augsburga, Weisler, w poszukiwaniu słynnego Eldorado. A ten gubernator wcześniej urzędował w Wenezueli. Także nie tylko Hiszpanie tutaj podbijali. I jak już gadam o piractwie i łupieniu, to powiem, że i Polska brała w tym udział. W Polsce pierwszą flotę kaperską zorganizował Kazimierz Jagiellończyk w 1456 roku. Walczył w ten sposób z ikonem krzyżackim. Potem Zygmunt Stary, Zygmunt August, Stefan Batory. A miasto Gdańsk również miało swoją flotę kaperską. Tak się to kiedyś nazywało. I najsłynniejszym kaperem w Gdańskim był Paweł Benke. Można było zrobić na tym kasę, więc wszyscy to robili w tamtym czasie. Dopiero traktat paryski zabronił tego przedsięwzięcia. Także nic się nie zmieniło, wam powiem. Grabią do dzisiaj, tylko teraz może nie w tak brutalny sposób. Na tych statkach pływali też niefajni ludzie zapewne. Bo kto się podjął takiego czegoś? I oni dostawali tam 1/3 łupu? I w ten sposób bogaciły się takie państwa jak Holandia, Dania, Anglii. Ale od 56 do 1856 sporo czasu upłynęło, zanim tego zabroniono, a wcześniej łupiono. I za tym kryło się całe to korsarstwo, piractwo i co inno. To były zorganizowane grupy przestępcze działające na zlecenie państw, monarchii, ludzi, którzy mają kasę. Thank you.
miel de abeja pura, pura, purita, la nuez moscada, la canela y el legítimo vino Sansón Barrenechea. Złote wrota do Amazonii. Będzie dobrze tłumaczyć, bo mój hiszpański to też nie jest na takim poziomie, ale... A, to prawdziwe jest! Są prawdziwe roślinki, ja myślałam, że sztuczności. Kurde, w realu by było fajnie to widzieć. Sorniki też tu mają, albo coś podobnego. Ten posążek to nie przejaw feminizmu, a wiara w nimfy, boginie. I one są i w Kartaginie Ciara. Także myślę, że w całym tutaj tym dystrykcie można je zobaczyć. Pierwszą nimfę, jaką zobaczycie wjeżdżając do Florencji, znajduje się zaraz przy terminalu. A to nie nimfa, tak sobie tylko nazwałam. To jest bogini tutejsza. Dzienna produkcja mleka w Caqueta wynosi obecnie około 700 tysięcy litrów. Większość tej produkcji jest pasteryzowana w zakładzie Nestle zlokalizowanym we Florencji, a następnie przetwarzana na mleko suche w Valle d'Upar, oddalonym ponad 1000 km. Rozwój gospodarczy w Caqueta wspierany jest m.in. przez zagraniczne organizacje rządowe i pozarządowe, na przykład za pomocą USAID. To taka organizacja amerykańska, rządowa, zajmująca się pomocą rozwojową. W 2005 roku wybudowano duży zakład przetwórstwa kauczuku. Jednak ten zakład prawie w ogóle nie pracuje. Organizacja USAID jest krytykowana nie tylko za jednostronne egzekwowanie interesów amerykańskich korporacji rolniczych. W RPA uniemożliwioną, planowaną przez USAID dystrybucję genetycznie modyfikowanej odmiany ziemniaków. W Iraku w 2003 miała ona za zadanie przeforsować reformy rolne, które były krytykowane z ekologicznego i społecznego punktu widzenia. W Indiach próbowała wprowadzić transgenetycznego bakłażana opracowanego przez Monsanto.